A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o finlandyzacji ala Olaf Scholz, czyli o tym jak w niemieckich kręgach rządowych patrzy się na taką możliwość rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej. Bartek Gajos, Ernest Polihistor 2.0, program Centrum Miroszewskiego. Na samym początku bardzo chcielibyśmy Państwu podziękować, za wszystkie pozytywne komentarze, lajki, które dostajemy od Państwa pod naszymi odcinkami na YouTubie. Często zdarzają się komentarze, że te nasze odcinki powinny być słuchane przez większą ilość osób, więc bardzo bylibyśmy Państwu wdzięczni, gdybyście zachęcili Waszych znajomych, kolegów, koleżanki z pracy do tego, by zerknąć i nas posłuchać. Jeśli uważacie, że nasze materiały są bardzo istotne, to bardzo nam pomoże w rozwijaniu tego kanału. A teraz co? Przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli finlandyzacji. Tak, finlandyzacja 3. 4. 4, 5, 0, bo pojawia się w dyskusjach nieustannie, a ponieważ w ostatnim czasie przez media społecznościowe przetoczyła się taka fala dyskusji wokół takiego sygnału, który wypłynął z kręgów rządowych niemieckich, że oto dostrzegamy potrzebę wreszcie rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i proponujemy. Finlandyzację, że dobrze jest odwołać się właśnie do tej konstrukcji znanej z przeszłości i tutaj szukać rozwiązania dla tej wojny. No nie ukrywam, że włos mi się jeży, jak słyszę po raz enty tego rodzaju argumenty, przepraszam za Rym, ale warto co jakiś czas przypomnieć, dlaczego trzeba być wrażliwym na podnoszenie tematu Finlandyzacji żeby nie popaść w podobną manierę, jaką popadają czasami politycy zwłaszcza, bo eksperci wiedzą zasadniczo, na czym polega finlandyzacja, co finlandyzacja oznacza, co, czego nie oznacza z perspektywy stosunków międzynarodowych. Więc dzisiaj o tym właśnie, jak wciąż pewne stare nawyki gdzieś tam żyją, trzymają się mocno w niemieckich elitach politycznych. No, wiemy o tym, że te obecne elity pewnie wkrótce tą władzę albo stracą częściowo, albo całkowicie, niemniej idee mają jednak większą trwałość niż stanowiska rządowe. Warto więc o nich rozmawiać i próbować je sobie rozbijać na elementy pierwsze. Jak była twoja pierwsza myśl, jak usłyszałeś, że po raz kolejny pojawia się koncepcja finlandyzacji? To się zacząłem zastanawiać, o którą finlandyzację chodzi, bo mamy co najmniej dwie w historii i one są, powiedziałbym, wzajemnie sprzeczne. Ale myślę, że tu chodzi o tą pierwszą, to znaczy o sytuację, w której Finlandia po II wojnie światowej, w trakcie zimnej wojny, zachowała niepodległość formalnie, natomiast jej suwerenność prowadzenia polityki zagranicznej była znacząco ograniczona, bo musiała uwzględniać interesy Związku Sowie i myślę, że o tę finlandyzację akurat tutaj chodzi, to znaczy tak czysto roboczo, bo mamy tylko ten termin w gruncie rzeczy powiedziany w mediach, tam Politico o tym pisało, też użytkownicy na Eksie, że w tym przypadku jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, gdzie Ukraina pozostaje po prostu państwem neutralnym, wyrzeka się jakichkolwiek aspiracji, czy to do Unii Europejskiej, czy do NATO, tym samym spełniając oczekiwania tego większego imperialnego partnera, którym jest, no właśnie imperialnego partnera, to chyba jest jakiś oksymoron, ale nieważne, którym jest Rosja. Więc tak bym to widział, natomiast dla nas chyba ta finlandyzacja druga, finlandyzacja 2.0 jest Lepszą opcją. Tak jak Polichistr 2.0 jest oczywiście lepszym programem, to znaczy sytuacja, w której Finlandia wkracza do NATO, tak? I staje się państwem członkowskim NATO, nie tylko Unii Europejskiej, ale również NATO, co zwiększa w ogóle bezpieczeństwo i samej Finlandii, ale też i, i, i Europy, bo o to tutaj chodzi po prostu. Bo też patrząc na reakcje Finów, których mam kilku na eksie, ich obserwuję, Finów ze środowiska eksperckiego, czy też około politycznego, to oni tego terminu bardzo nie lubią i uważają, że jest w ogóle do wyrzucenia do kosza i do zapomnienia. Oczywiście jest pejoratywny. pokazuje okres historii Finlandii, którego nie są dumni i doskonale pamiętają, w zasadzie podległość, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, długie okresy autocenzury, niemożność krytykowania Związku Sowieckiego, to nie była podległość, tak jak Polski czy PRL-u, ale jednak, gdy pojawiały się koncepcje, na przykład zbliżenia z europejską wspólnotą gospodarczą, a przypomnę, że Finlandia wstąpiła do Unii w latach 90. dopiero. W latach 70. pojawiły się propozycje, żeby była trochę bliżej, to Związek Sowiecki przymuszał do tego, żeby byli obserwatorem w RWPG. Takich historii było mnóstwo. Nieustanna infiltracja przez służby, praktyki korupcyjne, klientelistyczny system, rządy silnej ręki przez prezydenta Kekonena przez ćwierć wieku, człowieka, który budował swoją legitymację na, na bazie właśnie uwzględniania wrażliwości sowieckiej. Więc Finowie to pamiętają i naprawdę to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli pojawia się finlandyzacja, to najlepiej wyszukać w mediach społecznościowych czy w internecie opinii Finów bezpośrednio. Nie szukać Amerykanów, Polaków, Rosjan, tylko Finów. I wtedy zrozumiemy, jak ten ten termin rzeczywiście, czy to on oznaczał z perspektywy Finlandii, jak miał konsekwencje i jak długo Finowie musieli się z nim mierzyć, bo lata 90., na przykład, w Finlandii, która gdzieś jest na peryferiach polskiego zainteresowania, ale warto czasami sobie przypomnieć, to jest naprawdę okres, w którym Finowie musieli się mierzyć z bardzo wieloma sieciami korupcyjnymi. Niemcy mają swojego Schrödera, Finowie mają swojego Pawła Liponena, premiera, który też budował swoją karierę na relacjach z Gazpromem i rosyjskimi spółkami. I to jest też pokłosie finlandyzacji, czyli podporządkowania de facto. Kto? Większemu partnerowi, który narzuca wam nie tylko kierunek polityki zagranicznej, ale de facto eksportuje pewne praktyki biznesowe, polityczne, społeczne, które degenerują system i sprawiają, że no, wciskają takie państwo do jakiejś takiej nory ciemnej, z której naprawdę bardzo trudno jest się wydobyć. A dzisiaj w przypadku Ukrainy no, mamy. Kompletnie inne uwarunkowanie, i to jest moje pierwsze zastrzeżenie, że przykładanie modelu jakiegoś, który sobie sami wymyślimy, nazwiemy jakoś, z czasów zimnej wojny do obecnej okoliczności jest kompletnie na miejscu. Jeden powód. W hierarchii priorytetów Związku Sowieckiego Finlandia była na pewnie 54. miejscu. Była sąsiadem, ale jak już została podporządkowana w ten pośredni sposób, to straciła swoje znaczenie. Miała znaczenie dla KGB, tak naprawdę, przede wszystkim. Natomiast w hierarchii Putina-Rosji współczesnej Ukraina jest na zupełnie innym miejscu. I przykładanie tego rodzaju modelu, że możemy go zastosować, mimo nawet tych pejoratywnych skutków, negatywnych skutków do, do Ukrainy, jest kompletnie mija się z celem. A więc. Dzisiaj Finlandyzacja 2.0 to jest odpowiedź, z którą zresztą dają sami Finowie. Minister Spraw Zagranicznych to na Twitterze, na eksie, ja wciąż żyję w epoce Twittera, dał odpowiedź, że zachęcamy, tak. Finlandyzacja to jest bardzo dobry pomysł. Finlandia, w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie, przystąpiła do NATO, i Finlandyzacja Ukrainy w tym sensie to jest coś, do czego powinniśmy zmierzać. Ale to żarty na bok. Proponowanie takiego pojęcia dzisiaj, w momencie, gdy pojawiają się zewsząd różnego rodzaju propozycje cudzysłowo pokojowe, a w tym tygodniu o nich często rozmawiamy, bo już i przy okazji, wyborów amerykańskich i przy okazji tej znanej pierwotnej propozycji aktu kapitulacji ze strony Federacji Rosyjskiej w mars 22 wobec Ukrainy. To jest coś co nieustannie ma tą dyskusję międzynarodową prowadzić w stronę jakiegoś rozwiązania. Więc ja zachęcam jednak wszystkich do tego, abyśmy nie myśleli tylko w kategoriach modeli z przeszłości. To jest ważne, musimy jakieś analogie szukać, ale to co się stanie na Ukrainie to będzie model ukraiński i to będzie to musi uwzględnić te parametry ukraińskie i musimy takie uwzględnić, żeby generalnie interesy regionu zabezpieczyć, a nie odwoływać się do fałszywych koncepcji z przeszłości i nakładać je na na obecne okoliczności. Niemcy mają tą skłonność niestety do tego, aby ale właśnie, tak, tak właśnie to, jest, to jest ciekawe, też a propos tej skłonności. No, bo ja sobie, jak usłyszałem tą finlandyzację, no to od razu te wszystkie skojarzenia, które Ty teraz właśnie streściłeś i bardzo, bardzo fajnie opisałeś. Natomiast jak ktoś używa daną kategorię, no to używa ją z pewną intencją, żeby coś się wydarzyło, przynajmniej w polityce. Ale jeśli używa tej kategorii, no to też świadczy o pewnych, powiedziałbym, konstruktach mentalnych, które sam ma w głowie. I w tym przypadku to mnie martwi bardziej, powiedziałbym. To znaczy, to jest bardziej martwiące, moim zdaniem, że te konstrukty w głowie Finlandii, które są zdezaktualizowane, i które absolutnie nie przystają do realiów, są traktowane dzisiaj przez przynajmniej część niemieckiej elity politycznej, a przynajmniej te kręgi rządowe, jako coś pozytywnego. Coś, co absolutnie może być wyobrażalne w Europie w XXI wieku. To znaczy, mamy się pogodzić na to, że danego państwa suwerenność będzie ograniczona właśnie w kontekście prowadzenia polityki zagranicznej. I my będziemy to sankcjonować. No w, w tym sensie uważam, że to jest powrót właśnie do kategorii zimnowojennych paradoksalnie, od których Niemcy chyba chcieliby uciec, bo oni nie lubią zimnej wojny, bo zimna wojna mi się źle Kojarzy. to znaczy ma happy end, to jest Zjednoczenie Niemiec, ale sama Zimna Wojna nie jest pozytywnym zjawiskiem i to mnie martwi, ale słuchaj, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, żebym dorzucił do tej finlandyzacji, bo mieliśmy też pewne opisy tego, jakby to miało być, w sensie ludzie starali łączyć kropki, no i odwoływali się do niedawnego wystąpienia Rolfa Mycenisia, to jest szef frakcji socjaldemokratów w Bundestagu, który w zasadzie od samego początku tego konfliktu mówi, że dyplomacja, dyplomacja, dyplomacja to jest po prostu najlepsza rzecz, dzięki której możemy rozwiązać ten konflikt. Ale on powiedział też ostatnio coś takiego, że powinna wstać jakaś grupa kontaktowa, to znaczy to uwzględniająca Chiny, Indie, Brazylię. Grupa kontaktowa to czy, oczywiście dotycząca wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czyli co, w sensie jak gdybym miał sobie szkicować, to jest całkowicie moja spekulacja, ja mogę się całkowicie mylić, że, 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 że co, że ta Finlandyzacja, to gwarantem tej Finlandyzacji będzie co? Pewnie Europa, pewnie te trzy kraje i, i Rosja, tak? To znaczy tak, tak to trzeba czytać? Czy myślisz, że ja przesadzam? Nie, ja będę bardziej cyniczny jeszcze niż ty. Znaczy, że to jest grupa kontaktowa rynków eksportowych niemieckich. Bo to jest w zasadzie, no umówmy się. Oczywiście mamy świadomość wagi Indii, Chin czy Brazylii, światowym systemie międzynarodowym, politycznym. Natomiast z ich perspektywy, poza Chinami, może konflikt rosyjsko-ukraiński jest na marginesie i zainteresowanie. Więc Niemcy, które próbują wykorzystywać te kraje, nie lubię tego terminu, globalnego południa, jako platformę do odnoszenia swojej pozycji, chcą tam się przedstawić jako konstruktywny partner, który oto prezentuje pewien model, bo to się pojawiło, że nakłaniamy Ukrainę do tego, aby zrezygnowała z perspektywy członkostwa w NATO. Bo może nam to przeszkodzić w budowie tegoż klubu państwami globalnego południa, bo to NATO w domyśle jest właśnie jednym z powodów rosyjskiej agresji. Bo to jest jakby ciąg dalszy tego okay. logicznego rozumowania, bo Rosjanie świetnie sprzedali na południu informację, że zdominowany przez Waszyngton sojusz północnoatlantycki od wieków agresywny zmusił nas do zaatakowania Ukrainy de facto. Więc niestety ale Niemcy się wpisują w tą logikę przez takie propozycje, to znaczy budują, wzmacniają przekaz, że problemem jest NATO i tak naprawdę, jakby u zarania. A nie problemem są agresywne intencje rosyjskie, wykorzystywanie siły zbrojnej w polityce zagranicznej, próba zdominowania sąsiada, czy eksterminacji nawet w zasadzie eliminacji z mapy świata politycznej. Więc to jest niebezpieczne. A finlandyzacja to jest właśnie takim ciekawym wytrychem, bo ona się komuś tam fajnie kojarzy. Bo no właśnie. Na, takim, na takim powierzchownym poziomie finlandyzacja kojarzy się z taką, z taką neutralnością sojuszniczą. Ja nawet znalazłem taki absurdalny kiedyś tekst, którym publicysta dowodził. Że gdyby nie finlandyzacja, to nie byłoby Noki i całego tego innowacyjnego biznesu fińskiego. Pamiętamy, lata 90. to jest ogromny sukces w Finlandii, jeżeli chodzi o właśnie nowe gałęzie technologii. I ktoś dowodził, że właśnie finlandyzacja, właśnie ta sytuacja. Pomiędzy dwoma systemami sprawiła, że takie możliwości powstały. Natomiast no, Finowie nam mówią, że to nie jest żadna neutralność, to jest neutralizacja tak naprawdę możliwości danego państwa. A w przypadku Ukrainy to jest pozbawienie jej w ogóle jakiejkolwiek sprawczości, suwerenności. Więc tu mamy takie zestawienie pozornie pozytywnie kojarzącego się terminu, pozornie, bo tylko dla niektórych, przez Finów jednoznacznie negatywnie ocenianego, do sprzedaży pewnej idei w państwach globalnego południa. No trzeba to piętnować, pokazywać, że nie tędy droga, zwłaszcza opinii publicznej u nas i na zachodzie, bo tutaj gdy ludzie nie wiedzą do końca, jaki jest kontekst historyczny, to często przyjmują takie najprostsze wyjaśnienie, to się ugruntowuje, zakorzenia w świadomości społecznej, potem bardzo ciężko jest to zmienić. Ale wiesz co, do tej finalizacji o tym tekście, jak mi powiedziałeś, o tym, że bez finalizacji nie byłoby binoki to mi się przypominają niektóre komentarze, że gdyby nie rozbiory Polski, to Polska nie byłaby zmodernizowana, no bo to państwa rozbiorowe zmodernizowały Polskę. No tak, bo inaczej to byśmy oczywiście jeździli na, na koniach albo na osłach na początku XX wieku, więc to jest tego rodzaju logika, która jest absurdalna. Ale jedna rzecz mnie jeszcze tutaj zastanawia, no bo gdybym miał sobie znowu wchodzić w tę mentalność niemiecką i brać to słowo finlandyzacja, no to to jest neutralność, ale nie neutralizacja. Tak mi się wydaje, że oni tak by to, to, to rozumieli. Przy czym tu też jest błąd faktograficzny moim zdaniem, no bo Ukraina de facto była neutralna przed 24 lutego 2022 roku. To nie to, że Ukraina jakoś pędziła po prostu, czy nawet jeszcze, jeśli się cofniemy w 2013 roku, że pędziła po prostu prosto do NATO, sprawiła, że, że, że Rosja dokonała tej agresji, tylko to jest na odwrót. To znaczy, rosyjska agresja sprawiła, że Ukraina jest teraz, moim zdaniem, paradoksalnie bliżej NATO i Unii Europejskiej, niż była przed. Neutralność była formalnie zawarowana przed Krymem. Potem, po 5 lat, chyba po Krymie była zmiana w, tak. w konstytucji ukraińskiej, że ta ścieżka do zbliżenia z NATO i z Unią Europejską została wyznaczona. Mhm. Więc tu już można powiedzieć, że Ukraina wysyła sygnał, ale ten sygnał jest wysłany po pierwszej rosyjskiej Ukrainy, agresji. Tak. I, tak. I, tak, kiedy już na Ukrainie dominuje przeświadczenie, że tylko zbliżenie ze strukturami euroatlantyckimi daje jakiekolwiek szanse gwarancji bezpieczeństwa. Dzisiaj w zasadzie. Zdecydowana większość Ukraińców, zdecydowana, przytłaczająca większość Ukraińców jest zaczął konstant NATO. Dekadę temu tak nie było. Przed Krymem już zupełnie tak nie było. Więc to Rosjanie rzeczywiście w dużej mierze napędzili apetyt na NATO na Ukrainie i walczą teraz ze zjawiskiem, które sami sprowokowali, prowokują dalej. Więc to jest, to jest bardzo ciekawy. Czy znaczy, to jest wątek, który pojawia się w rosyjskiej w ogóle polityce od lat? To znaczy, że pewne zuchwałe działania, którym przyświecały jakieś cele, odwracają się jakby zupełnie, uderzają rykoszetem. I Rosjanie trochę taką logikę samo spełniającej się przepowiedni, wzmacniają i to z mojej działki, którą kiedyś się zajmowałem, to była na przykład kwestia energii. Rosjanie zainicjowali kryzysy gazowe w relacjach z Unią Europejską. 20 lat temu pojawiło się kilka i dzięki temu w zasadzie uruchomili proces budowy europejskiej polityki energetycznej. To się to było, to szło ciężko, ale po dekadzie okazało się, że w zasadzie powstały narzędzia, instrumenty i, i udało nam się stosunkowo łatwo wyzwolić z, tych, z tej zależności, gdy doszło do wojny. Więc są Rosjanie autorami swoich własnych porażek w jakimś sensie strategicznych no Trzeba im w tym pomagać bardziej skutecznie. Ale to słuchaj, na, na sam koniec mam do ciebie jedno bardzo konkretne pytanie. To znaczy, ja też się zacząłem zastanawiać, co mogło wywołać, że ten pomysł się pojawił dzisiaj w mediach i że w ogóle zaczął być na nowo dyskutowany przez Berlin. Bo moim zdaniem Berlin ma duży problem z planem zwycięstwa zaońskiego i szczególnie z tym punktem, że na to powinno wysłać, się wystosować zaproszenie dla Ukrainy. I to jest jakaś próba kontrpropozycji, która no, jak już tu sobie pokomentowaliśmy, no nie jest zbyt szczególnie rozsądna. Nie wiem, czy ty byś się zgodził z tym, czy to po prostu im się tak powiedziało. Wiemy, że dwa główne państwa przeciwne członkostwu Ukrainy w NATO to są Niemcy i Stany Zjednoczone. I to a propos też wyborów amerykańskich i zmiany, która nastąpi niedługo. Więc być może, ponieważ ten sygnał pochodzi właśnie raczej z dyskusji nieoficjalnych, nieformalnych w kręgach rządowych, to jest taka, może tam jest refleksja, że nie chcemy Ukrainy w NATO z takich czy innych powodów, więc szukamy rozwiązania. I po to pojawia się znów nieśmiertelna koncepcja finlandyzacji jako jakiś złoty środek. Dlatego, że kreatywność i wyobraźnia tychże ludzi naprawdę jest mocno ograniczona, tak mi się wydaje, bo jakby zdolność do nauki, do wyciągania pewnych wniosków z popełnionych błędów, po prostu jest tutaj, gdzieś jest jakiś deficyt na, w, tym, w tym obszarze. Ci ludzie często wokół Szolca to są ci sami, którzy budowali politykę wobec Rosji lata tak wcześniej, tak. więc to nie jest tak, że mamy nowy staw, który inaczej myśli. Więc odwołują się do pewnych sloganów i, i klisz starych. Tylko, że to dzisiaj no, w kontekście tego gabinetu jest w zasadzie passé, bo dlatego, że jak rozmawiamy, no to dzień po w zasadzie dymisji przy odwołaniu ministra finansów, szefa głównej partii koalicyjnej FDP. Pewnie nas czekają wybory na wiosnę. No, pytanie, jaki będzie efekt: czy CDU i Zieloni na przykład tworzą koalicję, czy też z uwagi na takie innoworkowania powstanie znów pole do wielkiej koalicji CDU-SPD. I wtedy, niestety, te postulaty znów pewnie się pojawią i, i będzie trzeba o nich jeszcze raz rozmawiać. Zobaczymy. Natomiast rzeczywiście teraz Niemcy wchodzą w kolejny etap kryzysu wewnętrznego i nie, nie będą chyba w stanie, nie będą zdolni być konstruktywnym partnerem, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu wojny za wschodnią granicę. No to co? To tutaj stawiamy kropkę. My zapraszamy Państwa na przyszły tydzień na kolejne odcinki Polihistora i do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia.